racji tego, że dzisiaj Tymon ma wolne w przedszkolu i mam tych parę godzin wolnych tym samym, zanim będę musiała iść po Amadeusza, to wybraliśmy się, tak, pominałam, czyli do IKEA. No ja oczywiście mam taką misję, jak większość osób, które się wybierają do tego sklepu, to znaczy kupić tylko to, po co przyjechałam, bez żadnych zbędnych szpargałów dodatkowych. Taki wózek by mi się bardzo przydał pod biurko do szycia. Żeby się bajzel taki nie robił jak teraz. Powiem wam, że Tymonowi tu się wszystko podoba. Każdą sofę chce spróbować, każde łóżko chce spróbować. I w ogóle wszystko, co tutaj widzi, to mu się podoba. Ale ja to bardzo dobrze rozumiem, bo ja mam to samo. Maszyny mnie prześladują. Z tego co pamiętam, to w tym moim pokoiku niewiele się zmieniło. Znalazłam Amadeusza biurko. Nawet nie wiedziałam, że jest IKEA. Nawet w IKEA można się czegoś nauczyć. Jesteśmy na dziale z ramkami. I proszę, tu jest pokazane, jak budowali anioła. No, ten anioł tutaj jest bardzo ważny w okolicy, mimo wszystko. Dobra, zakupy zrobione, teraz jeszcze tylko jemy po lodzie. Przed chwilą jedliśmy Veggie Doga. Veggie Dog w ogóle kosztuje tylko 60p, natomiast lód wegański kosztuje 50p. Także całkiem spoczko. Pokażę wam coś, bo przez ostatnie 2-3 dni uzbierałam pewne prezenty. Oto jest pierwszy prezent. Słuchajcie, nie spodziewałam się. Ja oczywiście zaś tym tutaj paluchem macham. Ale nie spodziewałam się, ponieważ ta sukienka to jest sukienka, którą jakiś czas temu Asia wystawiła na sprzedaż, bodajże na Vinted. I jak tylko ją zobaczyłam, mówię, Asia, ile za nią chcesz? I wiecie co? I Asia parę dni temu dostałam od niej paczkę. I tam właśnie była ta sukienka. No, dostałam ją w prezencie. No, tak się ucieszyłam. Asiu, dziękuję ci za sukieneczkę. Jeszcze jej nie miałam nigdzie na sobie, ale już się nie mogę doczekać, kiedy będzie piękne słoneczko, aby pięknie się w tym słoneczku prezentować. Dziękuję. A tu mamy prezenty z dzisiaj, których się spodziewałam, ponieważ ja nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale Gandzia ma firmę, właściwie jej partner ma firmę, ale oni razem ją prowadzą, oni tam razem w tej firmie pracują, to jest ich wspólna firma, to jest firma, czekajcie, a zrobimy to tak. Wy pewnie już tą korbę gdzieś u mnie widzieliście, mogliście widzieć. I tu jest, podejrzewam, aha, bo my chyba dostaliśmy po tym samym rozmiarze, bo esek nie było. To jest warsztat samochodowy, korba. Jak będziecie chcieli, to piszcie do mnie, jeżeli jesteście ze Śląska, piszcie do mnie, ja wam podam namiary na warsztat. Chyba, że Gandzia pozwoli mi tutaj zamieścić namiary na ten warsztat. Myślę, że nie będzie miała nic przeciwko. I właśnie oni mają takie logo wspaniałe. To jest... No, no co ja mam powiedzieć? No znowu czaszka. I ta czaszka pojawia się wszędzie, gdzie tylko pojawia się temat Gandzi. I słuchajcie, tu jest jedna koszulka. Tu jest druga koszulka. No tak, to są dwie M-ki. To tą już tutaj zostawię. Albo dobra, rozłożymy ładnie, żeby było ładnie rozłożone. Nie robimy profanacji. A tutaj, zobaczcie, bo to, że my dostaliśmy koszulki, to jedno, ale nasze dzieci również dostały koszulki. Każde z naszych dzieciaków dostało po koszulce, także mamy całą rodzinką korbowe
korbowe koszuliny. No wspaniale. No powiem wam tak, jeśli chodzi o robienie sobie prezentów w moim kręgu znajomych, to my to po prostu lubimy. Lubimy sobie nawzajem prezentować różne fajne pięknostki. I wiecie, co jest fajne? Jestem. To jest fajne, że co jakiś czas ktoś komuś robi niespodziankę i to jest... widać, że my wszyscy tego chcemy. Ja to się wzruszam za każdym razem, jak komuś robię prezent, jak ktoś mi robi prezent, niespodziankę i życzę wam takich znajomych. Nie musi ich być dużo, ale niech będą tacy fajni. Zgadnijcie, czy misja w IKEA zakończyła się sukcesem? Powiem, że połowicznie tak, ponieważ kupiłam to, co chciałam kupić. Miałam kupić dwa, te pojemniki na pościel, celem... No bajzel mam tu na tym stoliku, nieważne. Tutaj gonię już od wczoraj z tymi, z nożyczkami i grzebieniem Tymona, bo grzywka mu wpada do oczu. I słuchajcie, wracając do tematu. Miałam kupić dwa te pojemniki na pościel tylko, ale stwierdziłam, że pod nasze łóżko zmieszczą się cztery, a ja tam chcę dać nie tylko pościel, bo pościel myślę wejdzie do jednego pojemnika, a na razie to trzymamy po prostu w walizce, bo w walizce mamy miejsce, a jak jest walizka potrzebna, czy wyjeżdżamy, czy na przykład jak jechałam na ten Christmas Fair Jezu, jak to się tam nazywa? Laufel? Felling! Felling. To jak jechałam, to też z walizką, więc po prostu jak jest walizka potrzebna, to pościel ląduje gdzieś tam na łóżku, jak wracamy, to wtedy przekładamy tą pościel tam z powrotem. No i tak jak mówię, pościel jest trzymana w walizce. No i nie chcę, żeby tak było. W walizce już bym wolała trzymać właśnie asortyment, który pojedzie gdzieś na jakiś tam market. Wiemy oczywiście, jaki najbliżej planuję. No i chcę pościel trzymać w pojemnikach na pościel, a ja je mam w Polsce i one się bardzo fajnie sprawdzają, bo one tak naprawdę nie tylko pościel mieszczą w sobie. Ja w jednym w Polsce gdzieś tam jakieś dokumenty trzymałam, jakieś rzeczy, których nie używałam, bo one są bardzo trwałe, z nimi nic się nie dzieje. Ja ich tyle lat używałam, a naprawdę nic się z nimi nie stało. Nawet ten zamek tutaj się nigdzie nie urwał, nic się nie porwało, więc produkt bardzo dobry. No i niedrogi. To kosztowało funt 70. No i chciałam kupić dwa. Ale stwierdziłam, kupię od razu cztery z racji tego, że właśnie chcę jeszcze tam jakieś inne rzeczy powkładać, które niekoniecznie są potrzebne na już, na teraz i tak dalej. A druga rzecz to jest właśnie ponadplanowe, to tutaj była taka w promce, to też mam w Polsce, to jest taka żaluzja, którą się tylko przykleja, tu jest gdzieś klej po prostu i się przykleja. I sobie jest. I ja to właśnie w Polsce miałam. Było to bardzo fajne. To akurat takie super trwałe nie jest. Troszkę się brudzi, bo jest jasne, białe, ale słuchajcie, za funt 70 czy funt 20 chyba spadło mi. To wam nie pokażę. Pokażę. Po co wam tam podłogę będę pokazywać? Za funt 50, jeszcze inaczej, za funt 50, no i dobra, no i jest. Także i kupiliśmy właśnie jeszcze te... I kupiliśmy jeszcze właśnie te... ja sobie kupiłam dwa wegańskie hot dogi, Tymonowi jednego i kupiliśmy sobie po lodzie. Tych lodów nie mogliśmy coś dojeść, one były... Duże były, może takie małe kubeczki mogłoby się wydawać, to jeszcze tyle od kubeczka wystawało i naprawdę najedliśmy się. I Tymonowi kupiłam jeszcze jakieś takie, nie wiem, cukiereczki mu kupiłam po prostu. No. A teraz je wcina i ogląda smoki w telewizji i wychodzimy zaraz po Amka. A wczoraj był pierwszy dzień maja i
zaczęło się nawadniające wyzwanie. Wypiłam więcej wody niż powinnam. To jest dobrze. Dzisiaj też się nawadniam. Aha, i trzymam kciuki za te osoby, które mi dały znać, że również biorą udział w tym wyzwaniu. Luzowe. A to jest białe, inne. Ale jakie ładne. To nie jest ładne. Jest poranek. Środa? Teraz schodzę w dół ze szkoły, w sensie, no, zaprowadziłam chłopaków, idę ze szkoły, a ja mam tą bluzę, nie? No, i jeden z rodziców tak fajnie, pan, bo ja mówię, haje, nie? A pan, wejdą, tak z palchem, wejdą. A ja, yes, I am. Się pośmialiśmy troszkę. Patrzę, żeby mnie nic nie rypło. Bo tu rano i teraz dużo samochodów, wiecie, szkoła i te sprawy. No. Ale jak on powoli leci. I jak nisko. Mama, jaki duży. Leśnęliśmy. Do Polski. Ja idę się kąpać. Właśnie się napiłam całego kubka wody, bo mi się zawsze podczas kąpania chce pić. A co do picia wody, dzisiaj jest trzeci dzień maja. Pierwszy powiedziałam, jak wyglądał świetnie. Wczorajszy dzień również wyglądał perfekcyjnie. I dzisiejszy chyba wypiłam jeszcze więcej wody. I to się ponownie staje moim nawykiem, że piję jej znacznie, znacznie więcej. Bo jak już wspomniałam, ja tej wody zawsze dużo piłam, ale ostatnio troszkę mniej jej piłam. Być może organizm nie potrzebował tego, ale ostatnimi czasy zauważyłam, że aha, znowu potrzebuję. Tak jak mówiłam, wyzwanie świetnie się wstrzeliło, abym się troszeczkę bardziej kontrolowała i zdaję to egzamin. Pijemy wodę. A, bo tak w ogóle, to czy wy wiecie, że woda jest najtańszym lekarstwem i kosmetykiem zarazem? Warto.